No to serio, to jest nowa rzecz, którą pan zaczął zbierać, prawda? Bo jakby... Ale skąd to pan wie, bo... Oglądałem, jak pan męczył boskiego Kazia Górskiego, pomyślałem, Jezu kochany, kto mu, agenci mu to wyciągają, że pocałowała Greczynka pana Kazia. On to jakiś zażenowany, no co, na usta, no w co się całuje? No, ale słaba pamięć, bo to była Bułgarka. Bułgarka. No przecież nie wie pan, że Bułgarki dobrze całują, a nawet nie tylko sądząc po tym, dobrze, co się dzieje przy drogach. Dobra, zmieniam temat. No. Powiem no o moim hobby. A dlaczego? Mogę zadać pytanie? Nie może pan teraz, bo mówię o hobby. Ale talk show polega na tym, że ja zadaję pytania, a pan odpowiada. No więc proponuję tak, jakie ma pan hobby? No, udało się. Więc tak, z przyjemnością stwierdzam, że ponieważ niebiosa nie umożliwiły mi zagrania w reprezentacji Polski, to było moje największe marzenie. Pióra, dycha, guma. No więc teraz dostaję od mojej kochanej reprezentacji i pieśniczkowej, i wójcikowej wszelkiej maści kostiumy z każdego meczu. Przepraszam, że drażnię, bo to są kostiumy nie do kupienia. Mam każdą z orzełkiem. Nie mam odwagi wsiąść na rower w tej koszulce, ani zagrać w tenisa. Przypadkiem jakby się wyłożył czy coś, prawda? No tak. Od razu podarta. Przeciwnik, gdyby się przewrócił i mnie ochrapał tam. Dołożę jeszcze od siebie też. Oh, wow. No co, źle? Muszą być brawa, kochani, to wierzę. Ura! To cudowne, bo mam od kadrowiczów mniejszy. No mniejszy, no ale mniejszy. Ja sam tkałem, także... Jest tu rzeczywiście J, jak Gielskie, to już to spaprane. Przez Y, nie? To już zniszczone te litery, już panu się nie chciało. Tak? Dobrze, dość o piłce. Nie, wcale nie dość. Albo nie? Dobra, dość, okej. Okay. No to co, czuje pan kiedykolwiek zażenowanie? Tak. Kiedy? Zawsze. No szczególnie teraz, tak? Nie, to jest jakaś pokora wobec tego, co się robi, z kim się rozmawia. I wbrew temu, co pan sobie pomyśli, nie jest to kokieteria. Człowiek nie może być wszechmądrym i takim... Nie? Przekonanym o swojej wartości. Taki wielki. Ja naprawdę tę pokorę mam. Jeśli spotykam kobietę, na której bardzo mi zależy, to by mnie pan nigdy nie poznał. Jestem taki spięty, taki... I nie opowiadam wtedy żarcików, wtedy chciałbym wyrwać wtedy ją... Wtedy Schillera, czy... A jakiego Schillera? Chciałbym... Nie tego! Trzeba... Bo zwariuję, miało być koniec o piłce. Chciałbym wyrwać ją z przyjęcia albo gdzieś się zaszyć w rogu. No to wtedy, panie Marcinku, pan powie coś śmiesznego. Panie Marcinie, zaszywa to się z tyłu, a nie w rogu. No w rogu można się zaszyć i rozmawiać z nią. Jeżeli ktoś ma rogi. No dobrze, ale to mówiliśmy o zażenowaniu. Bardzo dobrze, a ja teraz zapytam o tą odwagę, bo to jest tak, że podobno ludzie nie mają odwagi kupować rzeczywiście biletów w tych pierwszych rzędach i że one najpóźniej idą. Nieprawda, nie żartowałem, że to była zwykła kokieteria. Anegdotę powiem, przyszedł wreszcie Tomek, poeta, Bart, bardzo subtelny, spokojny pan i poprosił moich kolegów, zróbcie tak, żeby mnie ta nic nie napadał dzisiaj, dobra, bo jestem z fajną dziewczyną, ale postawił butelkę tylko im. I potem na 5 minut przed moi koledzy z ekipą mówią, wiesz, tam Tomek prosił, żebyś go zostawił. No i doskonale pan wie, że pierwszym napadniętym był właśnie Tomek. Zrobiłem ich jak piłkarz. No, dokładnie. Raz miał, raz nie miał. Nie, bo czasami są takie wizyty u dobrego piłkarza, który działaczy przeciwnej drużyny wita, jest bardzo miły, a potem strzela 2 bramy i wyjeżdża. Panie Marcinie, czy to jest prawda, że zawsze, gdzie się pan pojawi, to fanki chcą z panem sobie robić zdjęcia? Tak, no ale, a pan lubi? Uwielbiam. Dziewczyny, jeżeli ktoś chce sobie zrobić zdjęcie z panem Marcinem Dańcem, proszę bardzo, jest teraz okazja. Najdziwniejszą, teraz mnie pan stawia w trudnej sytuacji, ponieważ wszyscy boją się pana. Nie. I ja widziałem, że tam... No pan... jak? Idzie ktoś? Śmiało. No nie. Dobrze, to, bo... To są dziewczyny. No nie, już nie przesadzajmy, przecież to widać, że są fajni. Szybko, bo czas antenowy nas goni. Zrobimy zdjęcie. Tym bardziej, że mam nadzieję... Uważajcie, bo to jest zabytkowa kanapa. Kto robi? Marcin Daniec z dwoma pięknymi... No, ja wiedziałem, że to jest złośliwa bestia. Proszę pana,
Właśnie dobrze, że przyszli faceci. Dziękuję. Dlatego, Dziękuję bardzo. Cześć. Dlatego, że tak mam w dyskotece, że najpierw robię zdjęcia z dziewczynami, potem z chłopakami, nie rozgraniczając swoich fanów na kogoś, kogo bardziej faworyzuję. I jak powiedziałem, nigdy nie kokietuję, że to męczy i że najchętniej wypoczywałbym za granicą. To są najsłodsze objawy popularności. Znam parę osób, które... Ach, zresztą. Bywa panu czasami smutno? Oczywiście. A wie pan, kto pana wtedy najbardziej lubi? Kiedy jest mi bardzo smutno? No, bardzo, powiedzmy smutno. Ponieważ nie urosły mi skrzydełka gwiazdy i nie fruwam w powietrzu, stąpam po ziemi najnormalniej w świecie, to też dopadają mnie... No? Dopadają mnie... Zawstydził, tak? Nie, tylko się bałem, że jest nieodpowiedzialnym człowiekiem. Co też mi zrobi, może tym szalikiem mnie... Ponieważ stąpam po ziemi, dopadają mnie wszelkie normalne, dziwne, by być delikatnym, czy łotrostwa wręcz tego świata. Smutne rzeczy rodzinne, śmierć najbliższych, choroby. No to co? To nie mam obsesji wtedy dyżurnego wesołka, by na siłę starać się być zabawnym. Nie, ale ja... Pytanie było takie. Czy pan wie, komu jest wtedy... Nie wiem. Okej, więc to jest niespodzianka teraz. Uwaga! O, wow. Lubię prezenty bardzo. To nie jest prezent. To nie jest prezent w tym znaczeniu. To będzie takie... Jesteś sam? I zaprosiłeś ją? No to teraz uważaj. To nie. Od tego się zrywają gołębie. To może to. Nie. A to... Mexican girl. Marcin, taniec nie jest najweselszy. Jest chwila, kiedy jest bardzo sentymentalnie, kiedy jesteśmy w takim nastroju, nawet powiedziałabym smutnym. No i zdarzają się chwile takiej głębokiej refleksji i wtedy bardzo mi się podoba taki właśnie Marcin Taniec. Właśnie wtedy jest to dla mnie po prostu tata i tak wolę go nazywać. Moje kochane Karolinisko. Dokładnie. Zaskoczony? No muszą być brawa. Karolcia moja występowała. I to jest cały Jagielski. Za to pana lubię, bo się wzruszyłem trochę. Nie, no dlatego, że w ogóle Karolina jest, jak sądzę, bardzo sympatyczna. To jest moja największa pięta achillesowa. Ona mogłaby mnie okręcić wokół palca i tego nie robi, za to ją kocham. I rzeczywiście, kiedy jesteśmy razem, rozmawiamy, ma 18 lat, kończy 31 grudnia. Dokładnie, czyli Sylwestra. Tak muszę uważać, ile ma lat, bo chcąc się odmłodzić, przez cały rok w wywiadach mówiłem, że córka ma 17 lat. Ochrzaniła mnie. Mów 17,5. No właśnie. No więc teraz mówię, że skończę 18 w Sylwestra i ona jest moją największą miłością. Nigdy mnie nie zawiodła, jak się spotykamy. Ja nie jestem ojcem takim, no co tam w szkole? Masz tu 5 baniek i co, kup coś. Skąd by pan zresztą wziął 5 baniek? Prawda? No. Spotykamy się bardzo często i rozmawiam z nią o jej porażkach, o fascynacjach, o miłościach. O szkole nie pytam, dlatego że kiedy idę na wywiadówkę, to siedzę tak rozparty. Bo jest pan sam. Nie, słucham peanów, że świetnie się uczy, że działa na rzecz szkoły. No. I tak dalej, że zna 4 języki znakomicie i że jest normalna, pełna pokory, bez żadnego... Dobrze, dostanie teraz na 18 jakiś super prezent? Wie już jaki? Wie. No to powiedzmy w takim razie. Czy ja mam powiedzieć? A skąd pan wie? Dobrze, a jak strzelę? Jak pan strzeli, to panu łapę uściskam najmocniej, jak umiem. Peugeot 206. No to nieprawdopodobne. No gdzie ta łapa, Kuźma? Nieprawdopodobne. Wy macie na pewno tu jakieś te... Tak, fluidy. Nie, szukałem tych końcówek, agentów. A wie pan, czym pan wkurza ludzi? W tym ją? Nie. A, no właśnie, to teraz ja panu powiem. To tym, teraz już... To teraz ten teraz prezent nagrywamy, mój. Tak. Otóż tym, że pan ciągle zapomina, na przykład wpłacił pan jakieś pieniądze do niej, do szkoły, a za chwilę pyta, czy mam coś zapłacić? Albo, gdzie ty jedziesz na wakacje? Ale tato, ja już wróciłam z wakacji. Boże, wszystko wiecie, no właśnie. Wszystko wiecie. Wszystko wiecie, Jagielski. No właśnie. Także tym.
uczulam, bo... Ale nie, no proszę mnie nie uczulać, no. To jest po prostu... Pyta kilka razy o to samo, mówiąc. Albo to jest efekt mojego zalatania, zapracowania, ale nie chciałem o tym mówić, bo naprawdę prywatnie obawiam się, by ktoś nie pomyślał, no przylastuj, narzeka, no to po co tyle gra? No właśnie, no to bardzo ale, dobrze. Ale ponieważ tyle gram, to zapominam, ale gdyby pan zobaczył moją szafę, mieszkam sam od prawie 5 lat, mogę opisać, że na tym drążku w garderobie od tej strony wiszą wszystkie... Trzy koszule. To jest żart na poziomie tego pierwszego mycia. Tych spoconych koszulek. Tak jest. Gdyby pan widział moją garderobę, to by pan oszalał. Ja już szaleję, wystarczy, że widzę tą, którą pan ma na sobie. Po prostu. I teraz od tej strony są wszystkie rzeczy grubsze na zimę. Potem idą spodnie, potem koszule. Potem marynarki, a tutaj wszystkie t-shirty, gdyby pan zobaczył, te z reprezentacji. I może pan teraz pojechać i zobaczyć. Potem są te takie do dyskoteki. Mój menadżer. No jasne, menadżer. A co, wy razem mieszkacie, Kuźba, czy co? Nie, no teraz mi pilnuje klucza po prostu. Nie, to dobry menadżer. Zdarza się, nie, że jak pan wraca wieczorem tam koło siebie, ma pan taki nocny sklep. I kupuje pan co? Kupuje słodycze. Tak jest. Do obłędu, ponieważ słodycze są substytutem erotyzmu. Oczywiście. Ja ciągle gram. Jestem sam. No więc muszę jeść te czekolady. Ale to co, to beczułki, tak? To ulubione jest takie jedzonko, tak? To po prostu jest afera, naprawdę. Nie znoszę szpiegów. Za chwilę się wymienimy na moście. Na moście. Agent normalny. Co to jest za talk show? Dajcie spokój. Agenturalizm. Wyłączyć wszystkie te... Wszystkie podsłuchy zamontowane w mieszkaniu Dańce, tak? Absolutna afera. Rzeczywiście beczułki i jest ich 9 w pudełku. W związku z tym, kiedy już jest taka cisza, jest druga w nocy, bo wróciłem wieczorem, mówi, wraca pan. Czyli druga w nocy. Tak. I tak myślę, czytam, zjem 3. A tam 9, czyli no dobra, no to tak mniej niż pół, to są 4. Ale już nie mam czym oddychać. No dobra, to więcej niż pół to jest 5. 5. A dobra, no to kupię jutro następną paczkę. Nie mam czym oddychać. Jestem wielkim łasuchem na słodycze, ale potem to spalam na korcie, na basenie. Panie Marcinie, a jak wyglądało to spotkanie z księżną Yorku, czyli z Sarą Ferguson? Z przyjemnością o tym powiem, ponieważ panowie, znaczy przede wszystkim księżna Yorku, otrzymała kilkanaście propozycji, kto ma zagrać w sali kongresowej dla niej, na jej fundację. Dowiedziała się, że mam bardzo wielkie serce, że gram kilkadziesiąt koncertów charytatywnych i zagrałem ten program z przyjemnością w towarzystwie Barskiego Kabaretu. I księżna zażyczyła sobie tłumacza, nawiasem mówiąc, ochrzaniłem ich, co ty tam tej rudej teraz nawijasz? On przerwał. A przecież wiadomo, że nic gorszego nie może być, jak przerwać. Naturalnie. I ona, come on, come on. I on wtedy jej cały czas do ucha, live. czarowałem księżną ze sceny. Potem przyszło dwóch olbrzymich facetów i powiedzieli, proszę pana, afera jest. Księżna chce rozmawiać z panem. No to jaka afera? Nareszcie. I potem, idąc przez całą kongresową, szkolono mnie, co mam robić. Panie Marcinie, niechże pan pamięta, żadnych przyruchów, żadnych gestów, żadnych czułości. A dlaczego nie? Ponieważ jest tak zwany protokół dyplomatyczny. Nie wolno panu pytać. Musi pan tylko odpowiadać na pytania i stać ładnie. No to, a normalnie co, nie potrafi? Tylko stać? A oni stali tak. No. I spotkaliśmy się, hi, ja już złamałem pierwszy protokół dyplomatyczny. Pan Marcin Święcicki, myśląc, że 3 minuty stał... I prezydent Warszawy. Tak, stał z boku i było mi go żal, ponieważ rozmowa trwała 30 minut. w większości bez tłumacza. I z przyjemnością powiem, że księżna powiedziała mi, jest pan świetnym aktorem, tańczy pan jak Presley i słowo honoru. I to, czego nigdy nie zapomnę, are you very, very sexy? Brawo.
I chciałem złamać protokół dyplomatyczny. Właśnie, dokładnie. I powiedzieć jej, mieszkam 3 piętra wyżej. Ale się bałem. Bałem się. Natomiast Jędrusz Sikorowski potem opisywał tę sytuację, bo natychmiast mu się pochwaliłem. I panowie z gazety napisali, wkładając w Andrzeja usta tekst. Spotkałem Dańca w rynku krakowskim, chwalił się, że księżna Jorku powiedziała o nim, że jest z sekty. A by jeszcze się pochwalić, księżna zażyczyła sobie zrobienie wspólnego zdjęcia, everybody, a moi koledzy z kabaretu, ponieważ był bar bezpłatny i sałatki również. Nie chcieli odejść. Halo, Tadeusz! Księżna chce zdjęcia, chodź! Oni tu. I z satysfakcją patrzyłem na szefa ochrony, ponieważ zbieranie się do zdjęcia trwało 7 minut. A straszono mnie, że będziemy rozmawiali 3. No i potem wszyscy z księżną. Tak, takie zdjęcia. Ja mam takie właśnie tutaj. Pod rękę stoimy. Aha, jeszcze wszystkim księżnej powiedziałem, robimy rozwodówę. Ona tak spojrzała, a ty masz żonę? Ja mówię, nie. No to wiesz, że ja męża też nie mam. To jaka? No to jaka rozwodówa? No ale co, doszło do czegoś? No niestety, protokół. Cholerny protokół, tak? No dobrze, to panie Marcinie. To się wytnie, to ostatnie proszę wyciąć, bo naprawdę będzie pan miał nieprzyjemność. No już mam, właśnie teraz to się dzieje. A co pan robi, jak panu się spodoba kobieta, tak serio mówiąc? Głupieje doszczętnie. Nie, ja wiem, ale tak zanim pan zgłupieje jeszcze, to jak pan podrywa? Wiesz, teraz będę zdradzał tajniki. Nie, głupieję bardzo. Staram się być lepszy niż jestem. Bardziej subtelny jeszcze niż jestem. No to jest możliwe. I mówię, rany boskie, jaka pani jest świetna. Mhm. Ładuję wprost. I co? Nie jestem takim czajnikiem. A z gwizdkiem. Kiedyś pani, z którą byłem, powiedziała mi, przecież ty patrzysz na nią, że ona wie, że ona ci się podoba. A ja tak myślę, masz rację. Nie ukrywam tego nigdy. A ma pan jakąś specjalną, nie wiem, bieliznę, jakieś takie ubranko, nie. Skarpety, Błagam. Na wypadek szybkiej randki? To samo, co basen tam... No bo ja po prostu taki jestem, taki łudy, ale... Nie mam mowy o nadrabianiu jakąś bielizną. Zwariował pan, czy co? No tak. Nie, pytam dlatego, że według pewnych ankiet kobiety mówią, że to, co może najbardziej zrazić do mężczyzny, to na przykład brudna bielizna. No tak, no to mówiłem, ten sam poziom. Ale pan mnie podpuścił, no. No dobra, dosyć tego, bo ja się idiotę robię, a pan tutaj sobie siedzi, nie? Kurna. Tym bardziej, że ja, kurna, Jagielski, postanowiłem, że nie dam się wciągać tutaj, mam określoną właśnie, taktykę. Tak, właśnie widzę. Kiedy mam dłuższe wywiady w radiu, dzwonią zaniepokojeni, co sprawia mi przyjemność, słuchaczy, którzy mówią, jaki pan poważny dzisiaj. Mówiłem o tym, że nie chciałbym mieć obsesji dyżurnego wesołka. I kiedy rozmawiam z fajnym, sympatycznym, inteligentnym facetem, to nie muszę tutaj cały czas... Chodzi tutaj o... Marianek. Nie, chodzi o pana Andrzeja. Aha, chodzi o pana Andrzeja. Ktokolwiek to jest, jest okej. Potem puścicie tam w napisach... Dobra. Wiem, że była jakaś taka historia, że był pan na jakimś kazaniu u PR-ów bodajże, tak? I tam nagle pana coś nawróciło... Nie. Co tam takiego nie na nawróciło. Tym kazaniu było, że pan... Nie, bo chodzi o to, że pan zaczął dawać darmowe koncerty, charytatywne. Charytatywne koncerty grałem zawsze. Mhm. Mam ten komfort, że nie muszę obawiać się, że jeśli dzisiaj pan powie, że się spotykamy 18 listopada i mam wolny ten termin, to nie muszę się obawiać, że jak się z panem umówię, że gram za darmo, to potem niepotrzebnie temu Jagielskiemu się zgodziłem, a jak zadzwoni ktoś za pieniądze, co tu zrobić? Mam opracowaną trasę już do 1 kwietnia 99 i dziękuję opatrzności za to, że tak jest. W związku z tym bardzo chętnie gram koncerty charytatywne, natomiast to moje takie wypieszczone dziecko, to jest młodzież z... ładnie mówiąc, zagrożonych środowisk, a generalnie dzieci alkoholików, które w krypcie ojców PR-a właśnie bawią się, uczą, leczą, wypoczywają do momentu, aż ojciec zaśnie, by ich nie tłukł.
Czyli po I prostu... to usłyszałem na kazaniu. Aha. I gram z nimi w ping-ponga, specjalnie przegrywając, ale już na siłowni, niespecjalnie. Gram raz w roku koncert, który reżyseruje, pisze scenariusz i za te pieniądze ta młodzież wyjeżdża pierwszy raz w życiu nad morze. To potem taka karteczka z nadmorza z 80, prawie setką podpisów, mam wtedy 3 metry wzrostu i bez orkiestry, bez rozgłaszania tego po całym mieście. Z przyjemnością też powiem o Moniczce, 5-letniej wtedy dziewczynce, która w ogóle nie chodziła. I zagrałem taki koncert z aukcją. 2 godziny najwyższe władze miasta napadałem. Prezydentowi wmówiłem za kilkadziesiąt milionów latający dywan, który w sklepie kosztował 4. I nazbieraliśmy tyle pieniędzy, że Monika pojechała na operację do Monachium i jak przyszła do mnie na własnych nogach, to nie ma honorariów, które zastąpiłyby satysfakcję. I teraz mama tej Moniki powiedziała, że jest Przemek, który również nie chodzi. To są, ja nie potrzebuję tego, by wypełniać jakieś kompleksy gwiazdy, ale nie ma, przysięgam, nic milszego. Jak ona do mnie szła. Cześć wujek. To fajnie. I już chodzi, ale to po prostu bardzo dużo kosztuje, niestety. Bo słyszałem, że część ekipy ma do pana żal o to, że pan tak dużo gra tych, że przecież można na tym szmal zarobić, a pan tam 50 tych koncertów. Ta informacja jest zła. Tak? Pierwsza zła, tak. Moi koledzy nigdy nie pytają mnie, gdzie, za ile. I gramy przecież wspólnie większość koncertów. Zbyszek Saroka mieszka w Olsztynie, przyjeżdża do Krakowa, nie pytając nawet... Wie pan, że czasami ktoś bierze zwrot kosztów podróży wyższy niż zwykłe honorarium? Nie wiem, bo nigdy nie brałem. Z takiej imprezy charytatywnej. Nikt z kolegów, ani Tadzio Krok, ani Jacek Chmielnik, ani mój menadżer, który przywozi całą ekipę, nigdy nie pytają za ile, ponieważ no, tacy jesteśmy już. Pan powiedział, że się boi brutalności, nieostrożnych kierowców i chodzenia nocą po mieście. Dlaczego? Dostał pan kiedyś w nocy? Nie, o mało co. Proszę sobie wyobrazić, że szedłem, zawsze chciałem plantami wracać z parkingu strzeżonego. I szło dwóch takich facetów, mocno zmęczonych i nie wiem, jakiś instynkt mówił mi, że coś się tu stanie. I na szczęście facet miał już bateryjkę lekko wyczerpaną, w związku z tym nie uderzył mnie normalnie tu, by było najkrócej, takim Luisem, tylko mi poszedł takim Formenem. Ja się schyliłem i zdziwiłby się pan, jak po prostu pięknego się znokautowałem i ten drugi spojrzał mi, ty, no też jest pokrót, to taniec jest. I on tak klęknął mi, przepraszam pan. Niewiarygodne. Marcin Daniec. Dziękuję.